Rafał Kowalczyk zajmuje się m.in. dużymi ssakami, żubrami naukowo i pasjonuje się fotografią przyrodniczą. To było widać. Mamy pytania od internautów. Ja będę czytać te pytania, żeby Państwo wszyscy wiedzieli, czego one dotyczą. Pytania z sali też są przewidziane. Pani Magdalena pyta, czy to prawda, że w związku z budową płotu na granicy planowana jest budowa także przejść dla zwierząt? Czy takie rozwiązanie ma szansę sprawdzić się w praktyce? I jak potoczyły się dalsze losy krowy, która kilka lat temu dołączyła do stada żubrów? Był taki przypadek. Tak, no to o tym płocie już powiedziałem. No, mówimy, czy ja również mówiłem w momencie, kiedy pojawiła się plany budowy tutaj zasieków na terenie Puszczy Białowieskiej, a zresztą całej północnej, wschodniej Polski, gdzie również są cenne inne lasy, o tym, że będzie to stanowić zagrożenie. No i teraz rozmawiamy również z ministerstwem, żeby rzeczywiście w tym płocie powstały przejścia, więc przerwy w tym płocie, a nawet jest pomysł, że być może jakieś otwierane czasowo przejścia w momencie, kiedy no nie będzie kryzysu na granicy, żeby rzeczywiście tą ciągłość ekologiczną zachować. Także no działamy w tym kierunku, żeby takie przejścia rzeczywiście były. No była taka krowa, która przyłączyła się do stada żubrów. Ona przez wiele tygodni podążała za tymi żubrami. No, z tego co wiem, to jej los był smutny, dlatego że właściciel, który był no, tak trochę nękany przez dziennikarzy, bo ona, ta krowa wzbudzała ogromną sensację. Ja na Facebooku wrzucałem zdjęcia tej krowy, kontaktowali się ze mną dziennikarze z całego świata. Nawet asystentka pani Joanny Krupy oferowała, że ona może wykupić tą krowę, gdzieś tam znaleźć się azyl i tak dalej. Natomiast z tego co wiem, to ta krowa została przez no, właściciela, czy przez myśliwych wynajętych przez właściciela zastrzelona. Dlatego, że no, jemu ta sytuacja ciążyła, on też miał takie informacje, że ta krowa mu zaginęła, ani nie padła, nie wie co się z nią stało, a mają zarejestrowaną w Unii, więc on się obawiał, chciał ją odzyskać, a ona już była w pół zdziczała. Więc z tego co wiem, została zastrzelona, że byli świadkowie, którzy widzieli ją leżącą, przykrytą jakąś tam szmatą w pobliżu dróg. I później no, miałem jakby bezpośredni przekaz, że rzeczywiście ta krowa została zastrzelona, więc no, los jej był smutny. No, tutaj mamy na Ursynowie taki, jest to 20-hektarowy park kulturowy, który jest ogrodzony płotem i przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska został przekształcony w rezerwat. Czy według Pana ogrodzenie takim szczelnym płotem w środowisku miejskim to jest dobre dla rezerwatu? No nigdy, nigdzie oczywiście te płoty, bariery nie są dobre dla dzikiej przyrody, dlatego że no, one hamują wiele procesów, przemieszczanie się wielu gatunków zwierząt. Oczywiście jakieś owady latające, ptaki mogą tam wejść, niektóre zwierzęta mogą się wspiąć na taki płot, no ale już na przykład płazy, jeśli nie ma tam żadnych przejść, czy inne drobne zwierzęta, no, nie mogą się przemieszczać, więc no, nie wiem, jaka była intencja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Być może chronienie tego rezerwatu przed ludźmi, więc można to było pewno w inny sposób rozwiązać, nie wiem, wytyczając jakieś szlaki, czy być może w jakiś sposób kanalizując ruch, no, bo ludzie w naturalny sposób chcą oglądać takie miejsca, potrzebują takich miejsc i te często rezerwaty podmiejskie, lasy podmiejskie mają coraz większe znaczenie. Docenialiśmy je szczególnie w czasie pandemii, kiedy byliśmy zamknięci, więc wyjście do takiego środowiska było bardzo ważne. Ja uważam, że nie powinny być takie powierzchnie grodzone, no chyba że rzeczywiście to jakby presja ludzka stwarza duże zagrożenia, no ale nie powinny to być szczelne ogrodzenia, być może ogrodzenia, które uniemożliwią wchodzenie tam ludziom, natomiast no, różnego rodzaju organizmy, zwierzęta powinny mieć możliwość
przemieszczania się. My jako przyrodnik, zresztą nie tylko ja, mówimy o tym, że te lasy podmiejskie są bardzo ważne, często w nich prowadzona jest gospodarka leśna i one absolutnie nie powinny podlegać wycince, bo ludzie chcą spacerować w lesie, a nie na zrębie, więc jeśli będziemy mówić o strategii bioróżnorodności unijnej, która zakłada, że 10% obszarów lądowych będzie podlegać ścisłej ochronie, a 30% ochronie, to również lasy podmiejskie powinny rzeczywiście taką ochroną być obejmowane. Ja mam pytanie takie, czy Państwo, przepraszam, że powiedzmy, bo to jest, nie jest wprost jakby na tą może chwilę, ale czy nie widzicie szansy w tym płocie? Wszystkie te strefy zdemilitaryzowane na świecie stają się ważnymi siedliskami ginących gatunków na świecie. Jest wiele takich przykładów. Czy nie można by chociaż spróbować połączyć ten dawny rosyjski system, tą systemę z tym płotem, żeby właśnie próbować stworzyć albo co najmniej nie przeszkadzać taki przygraniczny matecznik w dosłownym słowa znaczeniu? Znaczy ten matecznik funkcjonował bez tego ogrodzenia na granicy, dlatego że ta radziecka systema, ona biegła czasami po granicy, a czasami nawet 2 kilometry od granicy, więc tam rzeczywiście tworzyła się taka enklawa, gdzie ludzie nie mieli wstępu. Myśmy obserwowali na przykład, że rysice, które śledziliśmy z obrożami, rodziły tam młode. Natomiast ta radziecka systema to był taki płot w zasadzie z drutu kolczastego. Zwierzęta między tym drutem, te mniejsze, ale nawet wilki mogły przechodzić, rysie się wspinały na ten płot, nawet niedźwiedź forsował. Ona była barierą jedynie dla tych dużych żubrów, jeleni, być może dzików. No w tej chwili powstanie rzeczywiście bariera, która będzie zupełnie inna niż ten płot wybudowany jeszcze za czasów radzieckich. 5-metrowy stalowy płot, potężny. Ja powiem tak, że no, nawet najwyższe płoty nie będą barierą dla ludzi. Proszę Państwa, na granicy amerykańsko-meksykańskiej takie płoty też są. W tym roku czy w zeszłym roku rekordowa liczba przekroczyła granicę amerykańsko-meksykańską. 1,7 miliona ludzi dostało się, nie tylko z Meksyku oczywiście, ale też z Ameryki Środkowej na teren Stanów Zjednoczonych. Takie płoty, nawet 5-metrowe, będą przez ludzi przekraczane. Wystarczy drabina długa, która będzie dostarczona przez Białorusinów i już jest, można przejść. Natomiast dla zwierząt, dla dzikich zwierząt rzeczywiście to będzie bariera, nieprzekraczalna bariera. Więc bez tego płotu również tam była enklawa, bo to była enklawa między polską granicą a tym białoruskim płotem. No w tej chwili będziemy mieć enklawę, do której zwierzęta nie będą miały dostępu, a te, które zostaną tam być może zamknięte, no mogą się zaplątać w tą koncertinę, ten drut ostrzowy, który tam będzie, chyba że zostanie on zdjęty. A dla niektórych zwierząt ta przestrzeń będzie zbyt mała, szczególnie tych większych, które zostaną tam zamknięte. Oczywiście te mniejsze będą mogły egzystować, ale no, nigdzie bariery dla dzikiej przyrody nie są dobre. One mogą być okresowo stosowane dla zabezpieczenia jakichś określonych organizmów czy zwierząt, ale na dłuższą metę one rzeczywiście są jednym z większych zagrożeń dla dzikiej przyrody. Ja mam jeszcze kolejne pytanie związane tutaj właśnie z taką informacją, którą również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie lansuje, a mianowicie, że my mamy tutaj na Ursynowie fragmenty dawnej mazowieckiej puszczy. Czy Pan by mógł ewentualnie wyjaśnić, co to może oznaczać, bo tak jak Pan wspomniał, wcześniej był Holocen, jeszcze wcześniej Eocen, 20 milionów lat temu tu mieliśmy morze. No i ja chciałem zapytać, co to może oznaczać fragmenty dawnej mazowieckiej puszczy? Czy Pan by mógł wyjaśnić, bo tam mamy fragmenty, prawda, pod
Tłuszczą pod Białowieżą, prawda? Więc pewnie tutaj mamy jakieś fragmenty. No, dziękuję. Oczywiście kiedyś tu z pewnością był las. I, no, ja nie sądzę, że rzeczywiście fragmenty tego lasu pierwotnego, który kiedyś tu występował przed tysiącami, czy może nawet setkami lat, się tutaj zachowały. Oczywiście ten las mógł się pojawić w sposób naturalny, więc no, do pewnego stopnia możemy to nazywać puszczą, a więc może to być las o takim charakterze naturalnym albo naturalny, z odnowienia naturalnego powstały, no bo wszędzie tam, gdzie zostawimy jakieś tereny bez ingerencji człowieka, one zarosną lasem, no ale nie sądzę, że rzeczywiście ten las trwał tutaj nieprzerwanie, tak jak Puszcza Białowieska. No być może jakieś niewielkie fragmenty tutaj przetrwały, ja nie znam tutaj specyfiki tych lasów, no ale tu pod Warszawą, Las Kabacki czy nie wiem, no, Puszcza Kampinoska, no to są rzeczywiście takie obszary, które być może były bardziej przekształcone, ale przekształcają się w sposób naturalny. Jeśli zostawimy lasy bez ingerencji, bez gospodarki człowieka, one się zapuszczą. Staną się taką prawdziwą puszczą, być może w mikroskali. I być może no, to mają tutaj na myśli urzędnicy dyrekcji lasów państwowych. Oczywiście no, tutaj no, na pewno w okresie holocenu był las, była puszcza, no ale wcześniej były tereny otwarte. My uczestniczymy trochę w badaniach szczątków wykopywanych na budowie metra. Ja nawet tam okaz, który był w mediach podawany jako tur, oznaczyłem, że to jest prażub oczywisty, bo tym gatunkiem też się zajmujemy w naszych badaniach i od tamtej pory no, wszystkie te okazy trafiają w nasze ręce. Wiemy, że te okazy mają około 50 tysięcy lat, więc to są zwierzęta związane ze środowiskami otwartymi, więc tutaj na pewno kiedyś była taka stepotundra, no tutaj lodowiec nie sięgał, ale on był no, kilkadziesiąt kilometrów na północ, ale tutaj były rzeczywiście tereny otwarte. Być może no, jakieś fragmenty takich lasów naturalnych są, które się być może otworzyły w sposób naturalny. Nie znam ich historii, ale nie sądzę, że to są rzeczywiście, że ten las trwał tu nieprzerwanie od no, początku holocenu. No, jeszcze tylko pozwolę sobie wtrącić się w tę dyskusję. Jeżeli chodzi o las natoliński, który jest faktycznie ogrodzony, jest to rezerwat udostępniony społeczeństwu, ale do zwiedzania w sposób zorganizowany w grupach. I dzięki temu mamy tam na przykład gniazdo bociana czarnego, co jest ewenementem, że w środku miasta mamy gniazdo bociana czarnego, a drugi obszar ogrodzony park SGGW, na przykład z badań Tomasza Mokrzyckiego, entomologa, wynika, że występują tam gatunki chrząszczy, które znało dotychczas jedynie z Puszczy Białowieskiej dwa stanowiska, więc to też jakoś tam służy przyrodzie. Słucham jeszcze pan pytanie. Ostatnie pytanie. To znaczy, ja chciałem zapytać o taką rzecz, panie, oczywiście tu chodzi o Park Natoliński, bo to był najpiękniejszy park doby oświecenia w Warszawie, 120 hektarów. I ja chciałem pana zapytać o taką rzecz. Czy zarastanie zabytkowych dębów w dawnym parku posadzonym przez ludzi, czyli 120-letnich dębów, które zarastają, powiedzmy sobie, różnymi, no przepraszam bardzo za określenie, chwastami, drzewami chwastami. Czy taki fakt nie powoduje degradacji tych dębów, to po pierwsze, a drugie, czy to nie jest zagłada dla pachnicy, która tu występuje w tymże Parku Natolińskim, pachnicy, chrząszcza, który lubi otwarte przestrzenie, nie zarośnięte chaszczami, drzewami i takimi różnymi, prawda, no, chwastami leśnymi, przepraszam za określenie. Dziękuję. No na pewno tak, ja nie jestem entomologiem, natomiast no, te owady są, czy takie jak jelonek, czy koziorów dębusz, są związane z takimi no, mocno nasłonecznymi
ciepłymi lasami, które no mają taką strukturę parkową, one tam występują. W Puszczy Białowieskiej były takie środowiska, które powstały w wyniku tego, że w puszczy wypasano bydło i tam pojawiły się takie tak zwane dąbrowy świetliste, no, które były obszarami antropogenicznymi. Takie środowiska no, w lasach praktycznie zanikają, jeśli nie mamy no, takiego masowego zgryzania czy gospodarki jakiejś leśnej, czyli kształtowania aktywnego tego środowiska. Natomiast w tych lasach pierwotnych, no, ze względu na tą dużą mozaikę, na luki, które się pojawiały, te gatunki występowały w sposób naturalny i one, jeśli jakieś miejsce, luka w pobliżu dębu zarastała, przestawała być nasłoneczniona, one się przynosiły w inne miejsce i w takich lasach pierwotnych takie miejsca mogły znaleźć bez problemu. Natomiast we współczesnych tych lasach typowo gospodarczych, no, takie siedliska tych owadów, one muszą być utrzymywane jakby w sposób aktywny, więc to zależy od celu tego rezerwatu. Jeśli rzeczywiście tam te gatunki występują, no to w zadaniach ochronnych być może powinno być utrzymywanie takiej odpowiedniej struktury przerzedzonej tych lasów, te powinny być odsłonięte, żeby rzeczywiście no, taka dąbrowa świetlista funkcjonowała, ale tak jak mówię, no, nie wiem jakie zapisy tutaj mają te rezerwaty, ale jeśli rzeczywiście ich celem jest ochrona tych gatunków, o których tutaj mówiłem, no to być może takie zapisy powinny być. Ja myślę, że pan Tomasz Mokrzycki, który z Białowieży pochodzi zresztą, znamy się dobrze, myślę, że jest odpowiednim adresatem tego rodzaju pytań. Był tutaj dwukrotnie na tej scenie. Wracamy do Puszczy Białowieskiej. Pytanie od pana Pawła. Czy konflikt rozgorzały w 2017 roku został skutecznie zażegnany? Czy pana zdaniem puszcza, część gospodarcza jest zagrożona powrotem polityki masowych wycinek? I jak pan ocenia szansę na zmianę systemu i powiększenie obszaru chronionego w Puszczy Białowieskiej? No, w dużym stopniu ten konflikt został zażegnany. To wiązało się z jakby tutaj postanowieniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego jakby wyroki tutaj skutecznie zahamowały tą ingerencję. No i też związało się to ze zrozumieniem szczególnie przez no, rządzących, że to jest obszar światowego dziedzictwa i jest chroniony prawem międzynarodowym, który rzeczywiście w Polsce obowiązuje. I od tamtej pory praktycznie nie mamy wycinek, na pewno nie mamy wielkoobszarowych czy masowych wycinek. W zasadzie są usypane drzewa ze względów na jakby potrzeby bezpieczeństwa gdzieś przy drogach i tak dalej, ale te drzewa są pozostawiane w miejscu, bo tak mówi plan zadań ochronnych tego obszaru. No obecnie w związku z tym, że zostały przyjęte aneksy do planu urządzenia lasu dla dwóch nadleśnictw, te wycinki wróciły. Ja wczoraj no, uczestniczyłem w spotkaniu zespołu parlamentarnego do spraw Puszczy Białowieskiej i tam pan Adam Bogdan z Dzikiej Polski raportował, że no, w wielu miejscach na terenie Nadleśnictwa Browsk no, prowadzona jest wycinka, która jest no, niezgodna z zaleceniami planu zadań ochronnych, a więc ten plan mówi, że w tych częściach najbardziej przekształconych powinna być zwiększany udział gatunków liściastych, szczególnie dębu, graba. No, a w tej chwili tam są takie drzewa kilkudziesięcioletnie, 90-letnie dęby, graby młodsze, wycinane, więc no, będziemy oczywiście to monitorować, interweniować. No, Puszcza jest rzeczywiście takim obszarem no, szczególnej uwagi, tam szczególnie organizacje pozarządowe, ale też no, my jako naukowcy te sprawy monitorujemy i no, na pewno nie dopuścimy do tego, żeby sytuacja z 2017 roku się powtórzyła. No, czy są szanse? No, trudno powiedzieć. No, w tej chwili wielu ludzi mówi,
że to jest jeden z lepszych okresów w historii Puszczy, bo praktycznie od 4 lat nie mamy praktycznie żadnej ingerencji w cały obszar Puszczy, więc ona się stopniowo zapuszcza. No, w tej chwili w dużym stopniu zapisy, strefowanie obszaru światowego dziedzictwa chroni Puszczę. Czekamy na powstanie zintegrowanego planu zarządzania tym obiektem, który powstaje w zasadzie od 2014 roku, kiedy no, cała Puszcza została objęta tym statusem. Nie może powstać. Mam nadzieję, że niedługo powstanie. Czy jakby najlepsze tutaj byłoby objęcie całej Parkiem Narodowym? Być może kiedyś to się stanie, być może w przypadku nie wiem, no, zmiany opcji politycznej pojawi się jakiś przychylny klimat. W tej chwili jest duży opór no, ze strony lasów państwowych. No i wiemy, że przepisy w tej chwili dotyczące parków narodowych, które mówią, że powiększenie czy tworzenie parku narodowego może powstać po uzgodnieniu granic przez samorządy, no to powoduje, że praktycznie samorządy mają prawo weta i od 20 lat nie było nigdy takiego okresu w historii Polski, przynajmniej tej powojennej, że nie powstał żaden park narodowy, bo ostatni rzeczywiście to był Park Narodowy Ujścia Warty, który powstał 20 lat temu, który no, powstał dlatego, że chronił środowiska otwarte, podmokłe, zalewowe warty, więc lasy państwowe nie były tam zainteresowane jakby, bo nie było tam albo niewiele lasu, więc nie był hamulcowy. W przypadku innych obszarów rzeczywiście no, opór lasów państwowych, które są zainteresowane w utrzymaniu gospodarki leśnej, no, powoduje, że te parki nie powstają, bo są to takie bliskie związki również lasów państwowych z samorządami. Wiele leśników, tak jak w Puszczy Białowieskiej, jest w radach gmin, no i ma wpływ na decyzje, które są podejmowane. W tej chwili w ministerstwie są prowadzone prace nad ustawą dotyczącą parków narodowych. Zresztą w Polskim Ładzie były zapowiadane ułatwienia rzeczywiście dla tworzenia i poszerzania parków narodowych. No czekamy cały czas, co się stanie. Mam nadzieję, że się doczekamy. Kolejne pytanie od pana Piotra. Czy macie możliwość monitorowania granicy pod kątem zagrożeń dla dużych zwierząt? I czy jako pracownicy naukowi macie dostęp do informacji, co dzieje się na całej granicy wschodniej? Jak to wygląda? No, my pracujemy oczywiście na terenie Puszczy. W tej chwili cała większość Puszczy jest objęta strefą wyjątkową. Mimo że ta strefa ma około 3 km, to na terenie Puszczy ona sięga nawet 20 km od granicy, co wynika z tego, że te obręby, które są objęte stanem wyjątkowym, no mają taki kształt, że sięgają daleko od granicy. No, prowadzimy tam monitoring, może nie przy samej granicy, nigdy zresztą przy samej granicy go nie prowadziliśmy, ale w bliskiej odległości od granicy skończyliśmy właśnie taką sesję monitoringu dużych drapieżników z fotopułapkami. Więc no, będziemy na pewno chcieli monitorować to, co się dzieje w pobliżu granicy, szczególnie jeśli będzie powstawał tam płot, czy przejścia w tym płocie. No, rozmawiamy o tym, żebyśmy mieli taką możliwość. No, w tej chwili do samej granicy nie jesteśmy dopuszczani, dlatego że no, na tej granicy dużo się dzieje. No, może nie chodzi tylko o tutaj migrantów, uchodźców, ale no, są prowadzone rzeczywiście dosyć intensywne prace na granicy. Stawiane są te zasieki, dwie linie zasieków, ale też no, po naszych jakby interwencjach, że te zasieki będą śmiertelną pułapką dla zwierząt. W tej chwili po obu stronach zasieków stawiane są płoty z takiej siatki ogrodzeniowej, która ma zabezpieczać te zasieki przed tym, żeby się tam zwierzęta nie zaplątywały. No, w tej chwili chyba trwają już prace przygotowawcze dotyczące budowy płotu. No, będziemy chcieli rzeczywiście w jakiś sposób mieć wpływ na to, co się z tym płotem dzieje, żeby wprowadzać tam jakieś łagodzące
no, rozwiązania dla zwierząt, no, zobaczymy, ale no, będziemy chcieli, będziemy zabiegać o to, żebyśmy mogli monitorować również ten pas graniczny, no bo pracujemy w Puszczy Białowieskiej, Instytut funkcjonuje od 70 lat. Nigdy nie było tak, że nie mieliśmy dostępu nawet do samej granicy. Współpracujemy ze Strażą Graniczną, współpracowaliśmy, więc to tutaj będziemy chcieli w tej nowej sytuacji również sobie jakoś tą pracę ułożyć, umożliwić, żeby no, działać na terenie całej Puszczy, również w tym pasie granicznym. Jeszcze takie pytanie o żubry, którymi się Pan zajmuje naukowo-zawodowo. Czy w Pańskiej ocenie zarządzanie tą populacją jest w Polsce właściwe? Ma Pan jakieś zastrzeżenia do tej ochrony tego gatunku? Znaczy zastrzeżenia, no ja od dawna, odkąd się tym gatunkiem zajmuję, czyli od blisko 20 lat, mówię o tym, jak takie zarządzanie powinno wyglądać. Ono powinno przede wszystkim być oparte na wiedzy, na ewidencji naukowej, a nie na jakichś utartych schematach. No w tej chwili wiemy, że żubr nie jest gatunkiem typowo leśnym, więc powinniśmy wprowadzać go w terenach bardziej otwartych, mozaika, jakichś otwartych terenów i lasów. No mamy takie obszary w Polsce, chociażby dawne poligony wojskowe, które są rzeczywiście w dużym stopniu otwartymi, zarastającymi często obszarami, na tyle duże, że mogą utrzymać populację żubrów, i w takich terenach, gdzie jest mniej ludzi, mniejsze zagęszczenie dróg. Natomiast to, co robimy, no to wpuszczamy żubry do kolejnych ubogich lasów iglastych. Puszcza Augustowska, w tym roku żubry powędrowały do lasów janowskich, no więc ubogich lasów iglastych, no gdzie nie tylko zimą, ale nawet latem jest niewiele pokarmu dla tak dużego roślinożercy. No i trochę fundujemy sobie problem, który mamy w Puszczy Knyszyńskiej, gdzie żubry wprowadzono, znowu las głównie iglasty. I cała populacja, w tej chwili 180 żubrów w okresie zimowym, już w październiku, już teraz wychodzi na tereny otwarte, na rzepaki, oziminy, i tam pozostaje do kwietnia i maja. Ja mam informację, że w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest już kilkanaście żubrów, już te żubry są zimą na terenach otwartych, więc rzeczywiście powinniśmy odejść od takiego hodowlanego zarządzania populacjami żubra, gdzie mamy wprowadzanie do środowisk leśnych, no co od razu powoduje, że te żubry muszą być dokarmiane. Później mamy ograniczenia liczebności. W Puszczy Augustowskiej jest to powiedziane w zapisach dotyczących projektu tworzenia tej populacji, że populacja ta ma urosnąć do 40 osobników, a później wszystkie nadwyżki będą jakby odstrzeliwane najlepiej na drodze polowań komercyjnych. No, mówimy o ściśle chronionym gatunku, więc rzeczywiście jest tutaj bardzo wiele aspektów, które wymagają zmiany do podejścia do tej populacji. W Puszczy Białowieskiej nam się to udaje. Kiedyś nawet do 17% populacji było odstrzeliwane w Puszczy Białowieskiej, oczywiście nie na zasadzie komercyjnych polowań, tylko byli to pracownicy parku. No w tej chwili tych żubrów niewiele jest odstrzeliwanych i kiedyś 80% śmiertelności to były odstrzały, 20% upadki naturalne, teraz to jest 80% upadki naturalne, 20% śmiertelności to jest odstrzał. Zmieniliśmy system dokarmiania, co się przełożyło na zmniejszenie zaposażenia i tak dalej. No pokazujemy, jak rzeczywiście tym gatunkiem można zarządzać. Ja o tym mówię. No, czasami jestem traktowany trochę jak czarna owca, no bo niektórym naukowcom ten sposób zarządzania się podoba, leśnikom się podoba. Najlepiej jakby mogli polować na ten gatunek. Zresztą takie polowania w Puszczy Boreckiej, Knyszyńskiej jeszcze do niedawna się odbywały. No więc coś jest nie tak. No jeśli możemy polować na unikatowy gatunek i serwować go w restauracji, no to już przestaje być rzeczywiście takim unikatowym gatunkiem. I to jest trochę no, jakieś wypaczanie ochrony przyrody w Polsce i to wymaga zmiany
ja o tym mówię. Brzuch rzeczywiście może być, funkcjonować bez albo przy minimalnym wsparciu człowieka i być pięknym i dzikim zwierzęciem. To trochę się robi taka hodowla w warunkach naturalnych wręcz. No niestety jest hodowla. W Puszczy Boreckiej żubry są karmione w korytach. No i wsiedlanie w takie ubogie siedliska powoduje też konflikty z lokalną. No z pewnością tak. Tu się prosimy o to, więc tu potrzeba rzeczywiście jakiejś analizy środowiskowej, gdzie te żubry powinniśmy wpuszczać. No jednak no, ciągle tutaj dominuje to, że przeświadczenie, że jest to gatunek leśny, chociaż no, wiemy, że to nie jest gatunek leśny. Czyli operujemy na tych starych schematach, przyzwyczajeniach, starych praktykach, a nie na ewidencji naukowej, na wiedzy naukowej, która no, na całym świecie jest stosowana do zarządzania dużymi gatunkami zwierząt. To jest tak zwane zarządzanie adaptacyjne, gdzie rzeczywiście wykorzystujemy wiedzę do planowania działań, wprowadzamy te działania, monitorujemy ich efekty. Jeśli one przynoszą dobre efekty, to kontynuujemy. Jeśli nie, to na podstawie wiedzy, którą w czasie tego zarządzania gromadzimy, modyfikujemy te działania. I tak to się powinno odbywać, tak to się odbywa na świecie. No, pod tym względem no, jeszcze nam trochę brakuje. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze tak. Pytanie. Mnie ciekawi, co pan sądzi o pomyśle poprowadzenia ścieżki rowerowej z Hajnówki do Białowieży przez rezerwat Szafera, który też jest chroniony od 100 lat, praktycznie został powołany wraz z Białowieskim Parkiem Narodowym. Czy tam rzeczywiście nie ma żadnej alternatywy? No. Ja powtórzę pytanie, żeby osoby przed komputerami także słyszały. Chodzi o ścieżkę rowerową z Hajnówki do Białowieży przez rezerwat Szafera. Czy to jest dobry pomysł? Ścieżka rowerowa jest dobrym pomysłem. Potrzebujemy ścieżki rowerowej w Puszczy Białowieskiej, rzeczywiście łączącej Hajnówkę z Białowieżą. No jeśli chcemy mówić o tym, że turystyka jest rzeczywiście no, taką główną gałęzią, która powinna przychodzić dochody i powinna się rozwijać w Puszczy Białowieskiej, no to nie możemy uciekać od tego tematu. Natomiast projekt, który został przedstawiony, był bardzo zły. Wiązał się niestety z wycinką części pasa rezerwatu Szafera. Oczywiście musimy pamiętać, że no, część drzew, które nie są jeszcze w rezerwacie, rośnie w pasie drogowym. One nigdy kiedyś nie były wycinane, w tej chwili są całkiem potężne. No ale w tej chwili pracujemy i ten jakby projekt został jakby, no, no nie uzyskał akceptacji nie tyle nawet Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wyprzedziła jakby Regionalną Dyrekcję i nie odmówiła uzgodnienia tego projektu. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby tą ścieżkę udało się wpasować przy szosie. Znaczy ona częściowo być może będzie biegła po szlaku jednym, tutaj od Białowieży przez rezerwat pokazowy, tam jest żółty szlak i później jest taka linia oddziałowa, gdzie są szlaki Nordic Walking wzdłuż szosy, więc praktycznie tymi oddziałówkami, które w tej chwili no, funkcjonują jako takie przecinki, nie są, kiedyś były drogami, w tej chwili już nie są drogami, prawie dojedziemy do połowy trasy zwierzyńca, a później wzdłuż szosy. No i tutaj nawet została zaproszona specjalistka ze SGGW, specjalistka od takiej infrastruktury właśnie w środowiskach leśnych, wśród drzew. No powiedziała, że wykonywanie takiej ścieżki szerokiej, tam row miał być kopany, to będzie powodowało niszczenie korzeni, no, duże zagrożenie. Jeśli przy szosie jest pas 3-metrowy, który często jest rowem, to na tym właśnie pasie 3-metrowym można tą ścieżkę wybudować. Nie potrzeba tam rowu, no, można tam zastosować jakieś inne rozwiązania nowoczesne. I mam nadzieję, że uda się rzeczywiście taki projekt w tej chwili, no, również uczestniczymy w rozmowach, w tych pracach. Taki projekt bardzo przyjazny dla Puszczy Białowieskiej wypracować, bo od dawna mówimy, że ścieżka tak, ale powinna jak najmniej ingerować tutaj w puszczę. No, wycinka jakiegoś pasa powoduje, że to nie będzie tylko wycinka rezerwatu Szafera, ale ta droga też straci ten charakter krajobrazowy, gdzie te korony zamykają się nad drogą. I te rozwiązania, o których rozmawiamy w tej chwili, no,
przewidują, że żadnej praktycznie wycinki nie będzie, najwyżej pojedyncze drzewa i tą ścieżkę uda się rzeczywiście wpasować. To wymaga jakby takiego nowoczesnego podejścia, niekonwencjonalnego, i pan marszałek województwa jest bardzo otwarty na takie podejście. Projektanci trochę być może operujący takimi starymi schematami, związani przepisami, jeszcze nie do końca są przekonani, ale pan marszałek mówi, że jeśli gdzieś trzeba będzie odstępstwa od przepisów uzyskiwać, na przykład żeby no nie wycinać jakichś drzew i tak dalej, to on będzie to w ministerstwie czy gdzie potrzeba załatwiać, więc ja jestem dobrej myśli, że taką ścieżkę uda się rzeczywiście tutaj wzdłuż szosy zbudować bez konieczności wycinania czy ingerowania w Puszczę Białowieską. Szczególnie w rezerwat Szafera, bardzo cenny. Dziękujemy za pytania. Stali, dziękujemy. Jeszcze chłopiec ma jedno. Aha, tak. Słuchamy. Czy oprócz odstrzału można zrobić coś innego z żubrem? Tak, no odstrzał powinien być ostatecznością. Nie powinien dotyczyć jakichś zwierząt cierpiących, nie wiem, poturbowanych w wypadkach czy no, konających. Ja bardzo mocno temu odstrzałowi się sprzeciwiam. No, są oczywiście określone przesłanki, ale przy wyczerpaniu rozwiązań alternatywnych, tak mówi ustawa o ochronie przyrody. Więc przede wszystkim można te zwierzęta, no nie trzeba ich odstrzeliwać. Ich wcale nie jest za dużo, na przykład w Puszczy Białowieskiej, a ciągle słyszymy, że gdzieś żubrów jest za dużo. Nie jest za dużo. A jeśli nawet, to można je odławiać, przewozić gdzieś w inne miejsca, tworzyć nowe populacje, ale też no, przez zarządzanie powodować, że tych żubrów nie będzie przybywało nam zbyt szybko, bo jeśli je karmimy, czasami intensywnie karmimy, to zwiększamy ich rozród, zwiększamy przeżywalność, no więc zwiększamy liczebność, a później mówimy, że żubrów jest za dużo, a przez nasze działania no, powodujemy, że ten wzrost jest szybszy, bo rzeczywiście tam, gdzie jest intensywne dokarmianie, to tam o wiele więcej, o wiele większa część krów rodzi cielęta, więc możemy jakby w sposób naturalny trochę to regulować, ale w Puszczy Białowieskiej, kiedy po polskiej stronie było 200 żubrów, rozpoczęły się odstrzały, bo mówiono, że zbyt duża populacja jest zagrożeniem dla lasu, też dla pojawiają się konflikty. W tej chwili tych żubrów jest 700, a więc trzy razy więcej niż było w latach 70., kiedy te odstrzały się zaczęły. I ja nie widzę, żeby poziom konfliktów wzrósł, a teraz nawet te odstrzały udaje się zmniejszać. I ta populacja coraz bardziej funkcjonuje w sposób naturalny. Żubry, które kiedyś były przeganiane, odstrzeliwane z terenów otwartych, a jest wiele takich nieużytkowanych, naturalnych łąk, często tylko koszonych, żeby uzyskać dopłaty unijne. Żubry się na nich pojawiły, są atrakcją turystyczną w tych obszarach, na przykład na północy Puszczy pojawiła się turystyka, kwatery agroturystyczne i rzeczywiście to stymuluje rozwój. Więc są inne rozwiązania, jeśli chodzi o żubry. To było ostatnie pytanie, tak? Dobrze, dziękujemy Państwu za pytania, za udział w spotkaniu.